Witajcie widzowie, zapraszam Was na nasz środowy międzyrajdowy vlog i zaczynamy od tego co działo się po rajdzie Belgii. Otóż zespół TOXPORDA konkretnie to Andreas Mikkelsen oprotestował zwycięstwo Stefana Lefebra. No i to jest już po prostu słabe, żeby nie powiedzieć żałosne. Mikkelsen zawsze, jak z kimś nie może wygrać ostatnimi czasy, to albo go oprotestuje, albo będzie płakał do mediów, że regulaminy są na jego niekorzyść. To jest po prostu słabe. Konkretnie poszło o to, że Lefebvre ścinał zakręt za mocno na dwóch przejazdach jednego z odcinków specjalnych Rajdu i Prue. Ścinał do tego stopnia, że całym samochodem znalazł się poza drogą na cięciu. Co ciekawe, faktycznie byli tam sędziowie faktu, byli. Tam przedstawiciele toksportu na drugim przejeździe. No tylko Lefebvre aż tak głęboko ciął ten zakręt, ale ciął go, bo po prostu miał lokalną wiedzę na ten temat. Natomiast Kyle doskonale znany kibicą, którzy, zwłaszcza powiedzmy już dłużej, tak jak ja kibicują, w dwukrotny Mistrz Świata, pilot Markusa Gronholma. Kyle jest w tej chwili przedstawicielem FIA i zwracał uwagę podczas zapoznania z trasą rajdu Ipru, że to jest miejsce, gdzie pasowałoby postawić ogranicznik cięcia, bo tu niektórzy mogą ciąć. No i cóż, wychodzi na to, że. To trzeba bardziej słuchać delegata FIA, jak się jest organizatorem rajdu w RC, ale też trzeba nie być takim płaczkiem, bo ostatecznie sędziowie ukarali Lefebra 15 sekundami kary, co ostatecznie i tak nie zmieniło wyników rajdu IPRU. I tak Lefebvre wygrał ten rajd o 3 sekundy z Mikkelsenem. Myślę, że jest to słabe, zwłaszcza że Andreas też był przyłapywany na scinaniu zakrętów, nawet raz jeszcze w Volkswagenie w Polsce. Na rajdzie polski dostał za to 5000 euro kary. Andreas też inne przepisy zdarzało mu się złamać, więc myślę, że takie czepianie się tutaj literalnie jednego z podpunktów, punktów, paragrafów regulaminu FIA co do rajdów jest, no, tak jak mówię, po prostu lekko żałosne. Trzeba wspiąć tyłek i zacząć jechać szybciej, jeśli chce się być tym mistrzem świata w WRC2, a nie płakać, że Kajto może jechać za, poza Europę w mistrzostwach świata, ale Febr przyciął troszeczkę bardziej zakręt niż wszyscy inni, bo miał na tyle odwagi. Bo inni może nie przycinali, bo się bali kapci, no to jest nielogiczne i to jest po prostu moim zdaniem kiepskie. Z kolei kiepskie jest też na pewno to, jaką formę reprezentuje M-Sport. O nich też pasuje trochę pomówić. Na, Be na mecie w Belgii Gaz Grinsmith mówił, że czas na reset, trzeba pojechać do domu, odpocząć. No i w podobnym tonie wypowiada się Rich Milner, który jako szef zespołu też na pewno ma najcięższy orzech do zgryzienia. W końcu jego trzech głównych kierowców nie ukończyło bezproblemowo tego rajdu. No Grinsmith ostatecznie nie korzystał z realizacji, Dwa, ale miał ogromne, ogromne straty. Ostatecznie był bodajże chyba 16 czy, czy 15. No i cóż, chcą na pewno poprawić swoje wyniki. Myślą nad zmianą kierowców, ale z drugiej strony z nikim jeszcze nie rozmawiają. Spoglądają optymistycznie w rajd Acropolu no bo będzie aż 6 poza standardowymi trzema dla Brina, Greensmitha i Ferme. będzie Puma dla Serderidisa prywatna, będzie Puma Lubeta, no i oczywiście Puma na tym najwyższym poziomie na pewno dla Leba. Czy ten samochód jest słaby? Ja cały czas mam bardzo duże do tego wątpliwości, bo jednak Sebleb wygrał tym autem pierwszą tegoroczną rundę Mistrzostw Świata. Craig Breed dwukrotnie był na podium w Monte Carlo i na Sardynii i jeszcze co jest moim zdaniem bardzo istotne, lep startując w Portugalii i startując w Sardynii, właśnie, tak? Dobrze kojarzę? Obydwa te razy, kiedy. Nie, w safari. Obydwa te razy, kiedy lep startował w tym roku Pumom Rally One poza Monte Carlo, był taki moment w rajdzie, że ten rajd był że był na czele tego rajdu. Więc Puma ma potencjał. Sebastian Lep jest w stanie to udowodnić, że ten potencjał jest i teraz potrzeba im tylko mocnego kierowcy. Mocnego kierowcy, którego już, już wspominałem, mogą poszukać Hyundai'u. No bo przejdźmy do Hyundai'a. Hyundai wygrywa trzeci raj w sezonie. Trzeci rajd w sezonie wygrywa Oit Tanak dla tego Hyundai'a, nie Thierry Neville. No i e, Mossend, czyli szef pełniący obowiązki e, szefa Hyundai'a, jest oczywiście z tego zadowolony. Natomiast to Oit Tanak, na którego teraz media szczególnie zwracają uwagę po tym trzecim zwycięstwie, drugim z rzędu, mówi, że nie można poprzestawać na tym, trzeba pracować, trzeba dalej usprawniać tą I-20. Muszą starać się, żeby była jeszcze lepsza, Jest, są na dobrej drodze, ale nie można spoczywać na laurach. No i też ojciec zapytywany wielokrotnie już przez dziennikarzy o to, jak wygląda współpraca z Julianem Mocentem. Czy uważa, że Mocent powinien być szefem? odpowiedział wprost, że myśli, że Julian nie powinien być szefem zespołu, nie powinien zostać nominowany na szefa, ponieważ jest gościem od silników, świetnie to robi, Hyundai ma w tym momencie według Ojta najlepszy silnik, więc niech Julian dalej się tym zajmuje. A kto powinien być szefem? Na to żart żartobliwie odpowiedział może ty do dziennikarza, który o to pytał. Natomiast widać, że centrala w Seulu bierze sobie chyba słowa Ojta do myśli, bo jest wspominane o tym, plotka pojawiła się taka, że szefem zespołu Hyundai Motorsport może zostać Eric Boullier, Eric którego doskonale kojarzą kibice Formuły 1, który był m.in. szefem Roberta Kubicy w pewnym momencie w Renault. Eric związany był potem też z zespołami, które miały silniki Hondy. Ostatnio był szefem Grand Prix Francji. No i zobaczymy, czy to jest dobry kierunek. Tutaj mam pewne wątpliwości, bo też zespoły F1 pod wodzą Buliera nie odnosiły jakichś niesamowitych sukcesów. To nie jest tak jak Jost Capito, który doprowadził Volkswagena do czterech tytułów i poszedł do Williamsa i też tak naprawdę dał w F1 Williamsowi pewien zastrzyk takich lepszych osiągów, lepszego zarządzania. Chociaż na razie bardzo tego nie widać, ale był taki moment, że faktycznie ożywiło się troszeczkę w tym Williamsie. No i zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy, co się będzie dalej działo jak chodzi o e, zespół Hyundai, a. natomiast na pewno warto zwrócić uwagę na to, że Oit Tanak to jest ten kierunek, w który powinien spoglądać według mnie Richard Milner, to jest ten kierowca, którego powinien starać się do M-Sportu na pełny etat, na kierowcę numer jeden, ściągnąć szef Forda, szef M sportu e, Na pewno dla Tanaka jest to jakaś droga, bo właśnie jak sam mocent powiedział, owszem, mamy z nim kontrakt na przyszły rok, ale żadnego kontraktu nie można tak do końca brać za pewnik, bo zawsze można go na jakichś zasadach rozwiązać. No i gdzie mógłby pójść Tanak? Raczej nie pójdzie do Toyoty, bo po pierwsze stamtąd uciekł, nie mogąc się dogadać z tąim Makinenem, ponoć, a po drugie, Yari Matti Latwala niedawno powiedział, że on wcale nie chce zmieniać swojego składu, on jest zadowolony ze składu Toyoty. Zatem dla ojca rozsądnym i takim myślę właściwym kierunkiem jednak, mimo wszystko byłby ten M-Sport, byłaby ta Puma Rally One. W przyszłym roku, jeżeli tak by się stało, to do Hyundai'a. Jego miejsce mógłby zająć, jak już mówiłem, Elfin Evans, co otwarłoby wakat w Toyocie i teraz, skoro Yari Mati jest taki zadowolony z Rowan Perry, to oczywiste, myślę, że też z Lapiego, myślę, że też mamy ten właśnie częściowy program Ożjera na uwadze, który już zapowiedział Monte Carlo i myślę, że trzeci samochód mógłby właśnie w tym razem Ożję dzielić z młodymi kierowcami i zastanowiłbym się nad tym, czy Toyota nie powinna zrobić wręcz takiej dużej roszady w trzecim samochodzie i za zaprosić do niego młodych kierowców. Młodych kierowców takich jak Suninen, jak Lindholm czy Hutunen, który przecież całkiem nieźle sobie nieźle pokazał, niezłą formę pokazał w właśnie rajdzie Finlandii swoim domowym, debiutując wtedy w aucie Rally One. A za opuszczeniem Hyundai a przez Tanaka jeszcze przemawia jeden aspekt, mianowicie Zgrzyty coraz częstsze z Neville'em Zgrzyty, które szczególnie było widać W rajdzie właśnie Ipru Neville po wręcz Zażartował, tak zakpił, troszkę zadrwił Z Ojta, kiedy na mecie jednego z OS-ów Był 3 sekundy od niego tylko szybszy I y, mówi do niego dziennikarz Że Ojt przed chwilą powiedział, że ma problemy techniczne Na to Neville powiedział, to jak on ma problemy techniczne To ja jadę na trzech cylindrach To było trochę niemiłe Potem było jeszcze kilka takich odbić piłeczki Między nimi, ostatecznie niby pogadali Ostatecznie też były za takie oskarżenia wręcz wila, że, że tanak blefuje, że robi to celowo, żeby był śpić czujność. Skończyło się na tym, że porozmawialiśmy i był to na pewno jakiś rodzaj gry między nami. Było jak było, wszyscy u nas są pod sporą presją. Tiremu na pewno towarzyszyła największa, bo chciał wygrać przed własną publicznością. Ja nie mam problemu z tym, co się stało. Myślę, że Ojt też jest bardzo tutaj zimny, taki skandynawski i trochę charakter z niego wychodzi w tej sytuacji. Ale no wszystko to są kolejne cegiełki, kolejne kamyczki, które dokładają się do tego, że Ojt Tanak nie jest do końca zadowolony ze swojej współpracy z Hyundai Motor motorsport. No i jakby nie patrzeć jest to gość, który o to mistrzostwo świata chciałby powalczyć, a jak jesteśmy przy mistrzostwach świata to to warto powiedzieć o Mistrzostwach Polski. Też zejść do Mistrzostw, do, do kwestii tytułów mistrzowskich. Tom Christensen z Andrasem Johanssonem mają szansę zostać Mistrzami Polski już podczas rajdu Śląska. Szwedzka załoga zaczęła Mistrzostwa Polski od rajdu Elmo do świdnickiego rajdu na początku roku. Byli tam na chyba trzecim miejscu, z tego co pamiętam, czy na piątym. no Nie były to jakiś idealny początek, ale potem w szutrowej części sezonu zdobyli absolutnie najwięcej punktów, wygrywając po drodze dwa z trzech Rajdu na rajdzie Polski będąc w klasyfikacji razem zaraz z za Mikomarczykiem. No i potem w rajdzie rzeszowskim znowu im nie poszło za dobrze, ale tak naprawdę i tak mają dużą przewagę. Bo ponad 30 punktów nad drugimi w klasyfikacji Grzybem i Miniętą i trzecimi wróblewskimi w Wróblem. Przed nami właśnie teraz rajd Śląska, w związku z czym już matematycznie mogą na nim zostać mistrzami Polski. Na pewno im na tym zależy, co powiedzieli, co zapowiedzieli, że będą ten tytuł walczyć. Jak chodzi o ich przygotowanie, no to przygotowanie będą mieli no dobre, bo będą startować w rajdzie Barum, który już w ten najbliższy weekend i o którym pomówimy sobie na pewno za tydzień, w środę. Rajd Barum to będzie dla Christensona kolejny start w Mistrzostwach Europy. Start, w którym nie będzie Simone Tempestiniego, więc już jednego poważnego wala mniej, a nieobecność Tempestiniego i Sergiu Itu sprawia, że już dziś właśnie, w środę dowiedzieliśmy się, że mistrzami Europy 2022 zostaje Efren Larena z Sarą Fernandez. Dla Efrena to jest pierwszy tytuł, dla Sary drugi, bo jak wiemy w tamtym roku w tych roszadach pilotów Ostatecznie Andreas Mikkelsen był mistrzem Europy, ale mistrzem Europy pilotów była właśnie Sara, która na ostatnim rajdzie, podczas rajdu Wysp Kanaryjskich, wyprzedziła w tej klasyfikacji naszego Szymona gospodarczyka, a z kolei Larena wyprzedził niestety Miko Marczyka. Tym samym Miko został drugim wicemistrzem. Szymon wicemistrzem. No i tak zakończył się zeszłoroczny cykl Mistrzostw Europy. Tego cykl zakończy się w Katalonii podczas połączonej rundy z Mistrzostwami Świata, co jak już wspominałem, jest dla mnie dosyć głupim rozwiązaniem, żeby łączyć te dwa cykle w jeden. Ride, zwłaszcza że było sporo opcji, no ale tak ostatecznie wyszło: tak będzie, tak będzie połączona ta runda ERC z rundą WRC w październiku, o czym na pewno też Wam opowiem. A na dzisiaj to już wszystko. Pamiętajcie o subskrypcji motopasji, bo w sobotę kolejny test używanego tym razem samochodu, więc myślę, że będzie ciekawie samochodu w dość niewielkim budżecie możliwym do zakupu a bardzo samochodu, który jest naprawdę ciekawy i praktyczny. Więcej nie zdradzam, o wszystkim dowiecie się w sobotę. Ja Wam tymczasem bardzo dziękuję za dziś. Jeśli się Wam podobało, pamiętajcie też o kciuku w górę, no i dzwoneczku notyfikacji, żeby tej premiery testu w sobotę rano nie przegapić. Do zobaczenia.